Cześć, siemanko, z tej strony Stałowski. Witam was w kolejnym odcinku Top 5. Tym razem będzie Top 5 najlepszych broni, według mnie oczywiście. Pierwszą bronią jest ACWE. Tak, oto macie jego statystyki, moje ustawienia na nim. No cóż mogę powiedzieć o tej broni? Bardzo uniwersalna broń, używana, może być używana w każdej klasie, bo to jest karabinek. Ja z reguły używam jej na wsparciu, ponieważ tu mam amunicję. No, zarobiście się nie ugra. Macie tu też jej statystyki obrażenia, celność bez celowania, zasięg, stabilność, tryby ognia, szybkoszczelność, magazynek i amunicja, która jest bardzo taka mało ważna. Lubię nią grać, ale aczkolwiek to jest taka broń, którą bardziej gram, zaraz zobaczycie. Drugą bronią, znaczy czwartą jakby bronią według mnie jest CZ-ka 3A1. Bardzo fajna broń. Zarąbiście mi się ją gra. Zobaczycie jej statystyki. Oczywiście ustawienia moje, obrażenia, celność bez celowania, zasięg, stabilność i tryby ognia. Bardzo mała stabilność, ale zasięg i celność jest w miarę. Więc polecam. Wasza szybkoszczelność 1000. Top 3, czyli G18 dla zaskoczenia, pistolet maszynowy. Znaczy dla mnie to jest pistolet maszynowy po prostu. Obrażenia, w miarę celność taka C. Bez celowania, no może być zasięg i stabilność też. Co mogę powiedzieć o tej broni? Zostałem lekko znerfiona, bo teraz ma tylko 900 szybkosztelność, a miała 1000 bodajże 100, więc... Ale nie czuję się tego zbytnio. Można zabijać fajne killstreaky robić. No i polecam każdemu na broń zapasową. Może nawet filmik zrobię o niej na deathmatchu, nie wiadomo. Teraz może druga moja ulubiona broń, czyli Ace-23. Macie jej statystyki, bardzo, bardzo dobra broń. Normalnie chyba jedna z najlepszych w tej grze. Dla mnie, wow. Tylko mogę tyle o niej powiedzieć. Ale to i tak nie jest najlepsza. Najlepszą jest oczywiście AEK. No i on... Mogę się tylko powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych broni ogólnie w grze.